Liczba przybywających do Polski uchodźców z Ukrainy to z jednej strony organizacyjne wyzwanie, z drugiej sprawdzian naszej obywatelskiej solidarności. Na każdym kroku ukraińską mowę zaczyna być słychać już także w Legionowie. Nie tracąc więc czasu, mieszkańcy oraz miejskie instytucje wychodzą z kolejnymi inicjatywami na rzecz ofiar wojny. Poczytalnia zaproponowała im na przykład biblioteczne spotkania integracyjne. Będą się one odbywały na początku we wtorki i czwartki, ale oczywiście będziemy elastycznie reagować na wszystkie potrzeby, które pojawią się w ich trakcie i po więcej szczegółów zapraszam na stronę i profil na Facebooku biblioteki. Ale biblioteka oczywiście jest dostępna dla naszych gości codziennie. Chcielibyśmy, aby poczuli się w Legionowie dobrze i komfortowo, dlatego dzieciom proponujemy na początek gry na konsolach, gry planszowe, gry ruchowe, zabawy i oczywiście książki. Tych w języku ukraińskim biblioteka jeszcze wprawdzie nie posiada, ma jednak sporo publikacji w innych językach. No i oczywiście takie, które do maluchów, niezależnie od kraju, z którego pochodzą, przemawiają lepiej niż słowa. Książki z obrazkami. Dorosłych natomiast zapraszamy podczas spotkań integracyjnych na kawę, na herbatę, po to, żeby posłuchać trochę języka polskiego, po to, żeby zintegrować się, poznać, porozmawiać też o tych potrzebach, które się pojawiły. Porozmawiać to w tym przypadku słowo klucz, ponieważ nie każdy uchodźca rozumie, a tym bardziej mówi po polsku, bibliotekarzom przyda się lingwistyczne wsparcie. Zapraszamy także wszystkich wolontariuszy, którzy chcieliby włączyć się w nasze działania animacyjne, którzy chcieliby poświęcić godzinę w tygodniu i spędzić ją tutaj, rozmawiając, wspierając. Zapraszamy także lektorów języka polskiego, którzy chcieliby jakoś aktywnie wspomóc nas w pomocy w nauce języka polskiego osób, które u nas są. Miasto pamięta też o ludziach, którzy z różnych względów musieli pozostać w Ukrainie. Wymownym na to dowodem była ciężarówka z darami, jaką w sobotę załadowano na terenie legionowskiej OSP. Później, zabierając je jeszcze z Wieliszewa, ruszyła ona w długą podróż do zaprzyjaźnionego z Legionowem Grodu na Wschodzie. Jesteśmy w kontakcie z naszym miastem partnerskim Wyżnica w Karpatach, które przyjęło także tysiące uciekinierów. Jest położone najdalej od walk, niedaleko rumuńskiej granicy. Dostaliśmy listę, co potrzebują. I te rzeczy, które były możliwe do zakupienia, do dostania, są tutaj na tej ciężarówce złożone. Żywność, odzież, ale też artykuły medyczne pochodziły zarówno od mieszkańców, jak i lokalnych firm czy instytucji. Część darów przyjechała zaś do Legionowa z Niemiec. Transportu ładunku do Wyżnicy podjęła się, nie oczekując za to pieniędzy, firma kurierska GLS. Prezydent Legionowa ma jednak świadomość, że teraz największym wyzwaniem może być dostarczenie przesyłki do jej samorządowego adresata. Jest wojna, są różne potrzeby i różne decyzje tych już nawet przygranicznych władz ukraińskich. Mam nadzieję, że dotrze to tam, do takiego trochę zapomnianego rejonu, gdzie nie toczą się walki, ale gdzie jest tysiące uciekinierów wojennych, którzy często nie mogą wyjechać z Ukrainy, bo albo mają potrzebną profesję, albo z różnych względów prawo ukraińskie nie pozwala im opuścić bądź nie chcą opuścić ojczyzny. Ich natomiast w potrzebie nie chcą opuścić legionowianie. Partnerstwo zobowiązuje.